Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie tutaj w lustrze na przykład, widzicie, jedziemy dzisiaj do Poznania. Tak, jedziemy na Poznań, jedziemy na PGA i tak zaczyna się moja podróż. Jestem w moim nowym mieszkanku, którego za dużo nie widać, ale coś tam widać. Jestem w moim nowym mieszkanku i jadę, zaraz mam pociąg, jestem już spakowany. Tylko się ubrać ciepło, bo jest bardzo zimno dzisiaj. I jedziemy do Poznania. Tam spotykamy się z chłopakami i idziemy na PGA. A chłopaki to Hogaty, Matyniów, Lotar, Furman. Wszystkich wymieniłem? Chyba wszystkich wymieniłem. Będziemy w takiej ekipie. Pewnie spotkamy się też z innymi ludźmi, więc będzie całkiem fajnie. A mam jeszcze niecałą godzinę do pociągu, więc zaczynajmy. Dobra, mamy już wszystko. Jak się okazało, zapomniałem wydrukować biletów na pociąg. Ale na szczęście są też w formie PDF-ów, więc spokojnie dam radę. Idę, jest zimno i dość daleko. Mam 15 minut do 12, a 25 po mam pociąg. Mam nadzieję, że zdążę. Muszę zdążyć. Jestem już na dworcu. Mam jeszcze 20 minut prawie, więc nie wiem, czemu się martwiłem, czy zdążę. Teraz tylko znaleźć miejsce. I jedziemy do Poznania. Nie lubię być, naprawdę nie lubię być. Lubisz być bardzo. Zawsze byłeś z nami na sądach. Chodź. Jesteśmy w Poznaniu, ludzie. Czemu nie lubię być? Tu czy tu nie? Jesteś w Poznaniu, najlepiej się schować ten aparat. Jaki hejter. Ale są takie. Ale musisz wyżej dać, żeby wszystkich złapało. No złapało. Flotara nie dało. I git. Daj flotara. Nie. Wszystkich co trzeba. No nie chcę. Co tam u ciebie słychać? A idziemy sobie po targach PGA, ale tak naprawdę nic jeszcze nie ma. No właśnie. A to jest ten VIP day. Tak, chyba tak. Śmiesznie jest. Bardzo zabawne, uśmiałem się. A jak ci podróż minęła do Poznania? Super, świetnie, dwudniowa podróż, polecam. Czekaj, teraz śmieszka zrobię. Patrzcie, czekaj. Dobra, coś to się dzwoni. Patrzcie, jaki śmieszek. Ciągnąć. Idziemy po PGA z chłopaszkami. I tu się nic nie dzieje. Znaczy dzieje się właśnie dużo, patrzcie GoPro. Jest fajnie, teraz zapiekankę za 14 zł. Drogo. Dzień dobry, jesteśmy u Sprite'a. Sponsoruje ten odcinek. Poprzedni odcinek z Meetupa sponsorował Crunchip, a teraz Sprite. Widzicie, jak się rozwijamy? Tak, powoli. Niedługo Turek będzie sponsorował, ale to wieczorem. Powinien za sponsor... A nie... Co? Chciałem, że powinien zasponsorować mojej mamie 27 lat. Dobra, gramy Mati, Nowy Świat. Jak... Dobra, tryb przetrwania. Minecraft. Gramy w Minecrafta. A Lucky Block Challenge? Lucky Block Challenge. Zamknęli nas w traktorze. Aha, mnie też zamknęli. Uratujcie nas. Nie no, fajny traktor, powiem ci. Czuję się trochę jak... A bo to jest ten, Farming Simulator. Farming Simulator, tak. To chyba jakaś seria czuję, Hogaty, że z farminga multiplayer będzie. LS17? Tak. Jak to mówi? Ale to co 2 lata wychodzi. Farming? No. Bo ja miałem 15, grałem. Farming? Jak to Hogaty Farming? Powiedz mi teraz, ile to jest warte. Wygląda na droższe niż... 500 tysięcy. Wygląda na droższe niż twój wymarzony samochód. Hello. Czy robimy tutaj jakieś wiksy? Przyszedł nas uratować. My robimy serię multiplayer, jak wrócimy. Będziemy... Farming Simulator. Z tobą tak? Też. Będziesz orał pole. Będę orał pole na traktorze.
muszę wam powiedzieć, że jest dość fajnie. Jest dużo ciekawych rzeczy, dużo więcej niż na meetupie i Orange Video Fest. Mam zdjęcie z Danielem Magicalem nawet. Fajnie jest, naprawdę. Jest dużo ludzi. A to jest tylko VIP-dem. Jutro dopiero będzie dużo ludzi, więc... Nie wiem, czy mnie słychać, bo jest dość głośno. Jesteśmy na strefie gier indie. Zaraz obczajmy, co tu się dzieje. Siedziałem w traktorze. Wszystko się działo tutaj. Wszystko. Siedzimy. Zgadnijcie, kto to. Hello. Czy to Furman? Tak, to on. Zgadnij, co to za Pokémon? To pierwszy napisze w komentarzu. O kurwa, właśnie, zapomniałem sam o tym porozmawiać. Co tam się działo pod ostatnim odcinkiem GTA naszym? No i o co chodzi? Co tam było? Jaki spam, że Manojek to co? Ja to nagram. Nie rozumiem, o co chodzi. Że Manojek to nie wyschowany w to? Nie mów, że nie zwróciłeś i pod moim też to wszystko było. Nie zwróciłem uwagi. To co naganiałeś to zła. Do wyzywania na komentarzu. Tak? No. No i prawidłowo. Wypierdolić mu ludzie, czy nie? Teraz chwila przerwy, wchodzicie na Facebooka, tam macie ankietę i ja na live. Klikacie tak lub nie. Nie wiem. Ale nie, no dalej teraz fajnie. No hejka, co się z tobą dzieje? Uwaga ludzie, komunikat od Kosmity. Oni są napierdoleni. Proszę wyłączyć ten filmik w trybie natychmiastowym, bo dostaniecie raka. Uciekajcie z kraju. Szybko. Uciekajcie. Uciekajcie. Czy to już czas pożegnać z Poznaniem? Spierdalamy do Warszawy, bo chujem wieje, jak to mówię. Albo do Przemyśla. Tam jest najlepiej. Tam jest po prostu najlepiej. Tam nawet jest Dragonite. Dziobek. Nie. Bogaty, opowiedz o Dragonite w Przemyślu. Witam. Najlepsze Dragonite tylko w Przemyślu do łapania. Polecam wszystkim. Ludzie, wyszliśmy z targów. Jeszcze nie jest ciemno nawet, jestem w szoku. Która jest? Ania była lekko w szoku. Jak to mawia tekst piosenki. Jak jej piosenki? Całkiem zdrowa, długoterminowa. Jakiegoś tam innego, taka... To chyba nie słucham co? Takiej ambitnej muzyki. Jakiegoś tam innego rapera. O, ziomek Soku. Soku. To był Soku. Tak? A Soku tak. To jest jakiś kurwa potomek Adama Mickiewicza. Jastrzębia. Jastrzębia. Ej, dobre to było. Kurde, gdzie idzie? Wyszliśmy, było całkiem spoko. Chogaty lata, kurwa, jak debil, teraz coś złamie. A śmiałbym się, jakby się... Ludzie, jakby on się wypierdolił, jak ja bym się śmiał. Ja też się śmieję. Nawet sama myśl o tym, że Chogaty by się spierdolił z tego, mnie śmieszy. No, ale to takie trochę w Minecrafcie się przeskakuje z Lucky Blocka na Lucky Blocka. Bez kitu. Ej, robimy Lucky Block Challenge na tych? Co się, kurwa, co się strasz? Kurwa, agresywni youtuberzy. Mam już tytuł. Cała prawda o YouTube. Dobra, go, cała prawda, odkryj ją. Kurwa. Ciomuś. O kurwa, kamieniem cię wysypię. Ej, wiesz, że to działa jak shuriken, jakby mocno rzucił, to bym to przebił. Dawaj, go. Kurwa, zrobi, no zrób to. Nie, bo to przeszkodzi mi. No, kurwa. No, zdejmę więc... to i rzucę. Coś się patrz, jakieś śmieszne. Tutaj jest tak ciemno, a tu jest jasno no, w kamerze. Śmiesznie nie było końca, no. Więc idziemy teraz, nie wiem gdzie. Już do, zaraz do domku. Mojego shurikena tutaj odpalić. Dzisiaj było tak dość krótko. I dość mało. Nie, no fajnie było. W sumie. Fajnie było. Nie było. Ale krótko, ale bo byliśmy krótko. Bo Chogaty już tak marudził. O, musimy iść do domu. On kłamie. Się napierdolić, bo. To może nie. Tutaj media. A on nie pije. Ja nie piję, więc. To nie warto tego oglądać. Ogólnie Manojek kazał mi zawsze chodzić za nim, bo inaczej ja jestem za wysoki w porównaniu do niego i no byłoby słabo. Dlatego Flotara nigdzie nie ma, bo on jest najwyższy. On kłamie. Nic kurwa nie zrozumiałem. Ja zrozumiałem Mati, chodź tutaj kurwa, nie znam. Z jakimiś Siemka. Słabymi Siemka. YouTuberami będziemy nagrywać. Jestem kurwa. Tutaj. Ty to... Dobrze, ciśnij trochę. Żartuję, Hogi, wiesz, że cię kocham. Unfriend, tak jak te twoje... Unsub. Tak jak te twoje Dragonite w Przemyślu. Czy ty masz do Dragonite w Przemyślu? Nie! Teraz możesz rozszyfrować, co w ostatnim odcinku GTA znaczyło JP. Jestem patriotą. Jebać Przemyśl! Pięknie przemyślałeś to, a myślałem, że o Poznań ci chodziło. Absolutnie! Jestem w Poznaniu, to gdzie bym mógł? Poznań jest supi. Poznań jest najlepszy. Ale jakie? Jest ogólnie tak, że to JPM było.
Jebać pedała manojka. I ja nie wiem. Nie, cały wiem, ja. O, nie wiem o co chodzi. No. A weź zrób pterodaktyla. Ja, no zrób ptero, no co? Zakrztusiłem się! Dobra. Pewnie zobaczymy się jeszcze, chyba że Mati ma coś jeszcze do powiedzenia. Tak, chyba, jak zawsze. Dostanie... Dzień doberek. Ja droga publiczności. Przyjmuję vlogaska. Tutaj kamery, bo tu groźby lecą. Ta, co ty tam? Za Przemyśl już tutaj chciałbym. O, dobra, ja wszystko nagram, jeżeli no będzie potrzeba. Czekajcie, bo mi się grzywcia popsuła. Moja piękna. Mój pędzel. I tak, teraz idziemy. Przemyślańczyk. Idziemy sobie w stronę Darusia. Tak? Idziemy do ciebie? Tak, jest. Idziemy do Darusia. Ja z Darusiem tutaj. Tak, idziemy jeść obiadek. Patrzcie, jakiego ma penisa na głowie. To jest penis. Penis Jerzy. Bardzo ładny. Patrzcie, bije. Walczą youtuberzy ze sobą. To jest go drama. Będzie drama niedługo na YouTube. No ale chce mi zabrać to. I oni coś tam pierdolą, ja tutaj staram się was zabawić, ale jest ciężko. JPM, pamiętajcie, Nie, bo to też mnie dotyczy, niestety. No i w sumie ja chyba nie mam już nic do powiedzenia tutaj. Pozdrawiam swoich subskrybentów, jak mnie nie subskrybujecie, to zacznijcie. No właśnie. I Manojka też oczywiście. Chyba tylko mnie. Ej, bo wygląda, widzicie, był mały. On musi podskakiwać, żeby dosięgnął. Bo ja mam 1,90 m, on ma tylko 1,23 m. No. I to tyle, ja się z wami żegnam, chyba że Hogaty ma coś do powiedzenia. Proszę. Ale też musisz powiedzieć. Dzień dobry. Witam. Ogólnie sprawa jest taka, że jesteśmy dzisiaj w Poznaniu. Nie jest to ostatni dzień, kiedy jesteśmy w Poznaniu. Jednak kazali mi się... Kazali mi się pożegnać, także zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału Mateusza. Cześć. Oraz Adrianka. To ja. Także żegnam wszystkich. Żegnam wszystkich. Elo, nara, cześć. Papa. Jesteśmy w centrum handlowym jakimś. W galerii handlowej. Tak, idziemy do Carrefoura. Po co? Po jedzenie pewnie jakieś. Po jedzenie. I potem idziemy odpoczywać. Bo był ciężki dzień dzisiaj. Będziemy odpoczywać. Podróże. To chyba ty. Jest noc. Idziemy sobie już po zakupach. Chłopaki, przywitajcie się. Po raz kolejny, chcesz trzeci dzień. Chcesz zobaczyć Freddy'ego Krugera? No to jak się nazywał ten kapelusz, ten gołem? Ja bym wam pokazał zawartość mojego plecaka, ale... Ale to nie można. Cześć, no. Ja jestem Klochar. Hej. Pozdrawiam. Teraz pokaż. No, zajmij tam idzie przed nami taki. I prawie jak ja. Słodki. Powiedz, Flotar, co jutro idziemy zrobić do Empiku, co kupić? Kupić Harry'ego Pottera, jest premiera nowej książki Harry Potter i... Komnata tajemnicy. Komnata tajemnicy jest o Harrym. O synu, tak? Bo słyszałem, że to o dziecku? Nie wiem, jest książka. I zaginione dziecko. Ja lubię czytać książki. To jest podobno, że Harry Potter zrobił sobie dziecko z profesor McGonagall. Z Dumbledorem. A z Dumbledorem. Ej, ludzie, jest tu blisko Odisz. Odisz jest blisko. On gra w Pokémony. Chyba nagrać Pokémonki z nami. No jutro nagrywam. Jutro nagrywam Pokémony. 2016 on gra w Pokémony. Pokémon Go every day. Zawiedzieliście tego? Pokémon Go. Coś tam. Teraz widzicie, jak Piotr się zachowuje na co dzień. On zapomniał, że to się nagrywa. No właśnie, weź to wyobraź. To się nagrywa. Ej, to się wytnie, usuń to. Pa, pa. Cześć. Hej, cześć.